Co to jest ta wojna demograficzna? No, czy ona trwa? Myślę, że to jest rzeczywistość nasza europejska, niestety. Tutaj to pojęcie mało funkcjonuje w obiegu publicznym. Więcej się mówi o zagrożeniu demograficznym. Natomiast wojna to jest stan, w którym są określone siły zainteresowane tym, żeby te proporcje demograficzne zmienić. Ale wojna to zwykle sytuacja, w której ktoś z kimś walczy. Kto walczy z kim? No, to dobre pytanie, bo to dotyka samej istoty. No, przede wszystkim to jest wojna mało zauważalna, bo ona jest obliczona na dziesięciolecia, na pokolenia. Prawda? Taka normalna wojna, gorąca, czy wojna informacyjna, to trwa w każdej minucie naszego życia. Tak? Świat polityki, dziennikarzy obraca się wokół tego. Natomiast wojna, która jest obliczona na dziesięciolecia, no nie jest medialna. Tak? To jest coś, co powinno być przedmiotem analiz, natomiast nie takiego codziennego postępowania. Kto walczy z kim? Proszę Państwa, no, to jest znane pojęcie wojny cywilizacyjnej. Tak? Pewne procesy społeczne, cywilizacyjne, które są wokół nas, one zachodzą, trwają nieustannie. I tutaj największym zagrożeniem dla Europy jest cały świat islamu, który reprezentuje olbrzymią prężność demograficzną w przeciwieństwie do tej starej Europy. Jakby to się zauważa, natomiast to się nie przekłada, proszę Państwa, na żadne działania, no bo każda akcja powinna rodzić reakcję, no więc akcja, z którą mamy do czynienia, no nie rodzi takiej reakcji na miarę tego zagrożenia, które jest, i to jest przerażające. A jak Polska w tej wojnie demograficznej wygląda, bo do niedawna mieliśmy straszliwie niski wskaźnik przyrostu naturalnego, teraz może się to ruszyło? Ale demograficznie to my chyba nie najlepiej wyglądamy. No niestety. To znaczy Polska na szczęście jest omijana przez falę emigrantów z zewnątrz. Natomiast no, niewątpliwie zjawiskiem bardzo negatywnym jest duża imigracja z Polski. I to najbardziej jakby wartościowych ludzi, młodych, wykształconych, najbardziej rzutkich. To jest kapitał, to jest potencjał, no, którego nie w sposób przecenić. I myślę, że za mało robimy w sferze i politycznej, i społecznej, gospodarczej, medialnej, żeby temu przeciwdziałać. Bo tak naprawdę, panie redaktorze, to kapitał ludzki jest najistotniejszy. Wszystkie inne sprawy są drugorzędne wobec tego. Jeżeli zabraknie ludzi odpowiednio wykształconych, odpowiednio rzutkich i będących solą każdej ziemi, prawda, to nie ma normalnego rozwoju. Polska przechodzi ten dramat, który trwa w Europie od wielu lat, to znaczy niskiego przyrostu naturalnego. I to zjawisko w zasadzie powinniśmy bardziej rozpatrywać w tej chwili w kategoriach kulturowych, w kategoriach obyczajowych niż w kategoriach ekonomicznych, bo jak wiemy, program 500+ no, nie daje przełomu w tej sprawie. To jest jakby pewna reakcja doraźna na to zjawisko. Natomiast problem dzietności w Polsce rozgrywa się w umysłach naszych, w sercach, w naszych potrzebach. Potrzebie zapewnienia prawidłowego rozwoju i ciągłości cywilizacyjnej Polski. To jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję. Przygotowujecie jakieś spotkanie ciekawe. Tak. Proszę Państwa, więc mamy takie otwarte czwartki w naszej redakcji i w najbliższy czwartek, czyli jutro o godzinie 17 na Podwalu 11, lokal 131, redakcja miesięcznika Polityka Polskiej, będzie występował pan Mateusz Łakomy z tematem demografia jako źródło siły państwa. Ja myślę, że ten temat dotyka istoty tego, czym powinniśmy się zajmować. I na koniec jeszcze cytat, który pan przygotował, smakowity. Tak, proszę Państwa, więc jest pojęcie wojny demograficznej. Natomiast ja proponuję wprowadzić pojęcie również do obiegu, pojęcie
samobójstwa demograficznego. I tutaj cytat z dokumentu pewnego, mianowicie Urząd do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP w 1939 roku, tuż po klęsce wrześniowej, sporządził taki dokument, sprawa traktowania ludności byłych obszarów polskich z rasowego i politycznego punktu widzenia. I cóż tutaj czytamy? Wszystkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na obszarze polskim niekaralne. Środki służące spędzaniu płodu i środki zapobiegania mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy tym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. W tym dokumencie również określono, że Polakom nie przysługuje prawo do małżeństwa dla mężczyzn poniżej 28 lat i kobiet poniżej 24 lat. Proszę Państwa, nie mamy wojny, nie mamy okupacji, natomiast wszystkie te cele, które postawił przed sobą dokument Urzędu Rasowo-Politycznego NSDAP, w Polsce mają miejsce. To jest forma samobójstwa demograficznego. I to niech stanowi puentę naszej rozmowy. Przypomnę, naszym gościem był Romuald Starosielec, redaktor naczelny Polityki Polskiej. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.